11 aktualnie drużyna ligowej. Stawki podejmuje, próbować ją jak najszybciej odzyskać. A teraz krok, no i bezpośrednio próbował z lewej nogi. Tak było i tym razem. A teraz prosty błąd Makowskiego. Makowski, jest strzał Kowtoka, a przechwycił piłkę Paweł Piątek. Raz jeszcze chyba zobaczymy to za kilka chwil. Jest dośrodkowanie, przedłużenie tej piłki. No i co? I mamy bramkę, jednak nie. Jest podniesiona. Nie są na straconej pozycji, patrząc na to, jak przebiega ta pierwsza połowa tego spotkania. Poprawka po tym dośrodkowaniu, jest strzał i tym razem już bramka uznana. Paweł Piątek tym zawodnikiem, który otwiera nam wynik tego spotkania. 29 minuta meczu i 1-0 dla gospodarzy. Paweł Piątek, ale dobre tam strącenie tej piłki. Ucierpiał przy tej próbie wznowienia autu. Chwila przerwy, się trudzić, by zatrzymać to zagranie. Słysz, a tam Majda rozpędza się z prawej strony. Majda, jest strzał bezpośredni. No i jeszcze była tam interwencja Kordziewicza. Już gra wznowiona. Oskar Majda. Nie było tam faulu. Krok z dystansu, ale pewnie łapie piłkę Słysz. W poprzek pola karnego. Nie było tam żadnego z zawodników w tych białych spodenkach, białych getrach, by przeciąć lot tej piłki. A teraz Piątek zastawia się, oddaje do tyłu i taki niesygnalizowany strzał Sobusia. Goście z Łańcuta. Michał Daniel, kółeczko w okolicy środka boiska. Majda, dobrze, tam jest Daniel, Daniel, uderzenie, ale fantastyczna interwencja Kordziewicza. Jeszcze poprawka Wójcika. Niewiele brakło do tego, by Stal doprowadziła do remisu. Czekają na tą szansę łańcucianie. Teraz traci piłkę Daniel, rozpędza się Kasperkowicz. Nie było tam jednak przewinienia. Kopczak, ale wybija mu piłkę spod nóg i faulowany teraz gracz Wisłoka. I teraz właśnie widzimy to napomnienie. My raz jeszcze zobaczmy to przewinienie. Piątek strąca piłkę do Koczeli. Kasperkowicz w pole karne, Sobuś, strzał jednak słaby. Kocuj, daleka piłka do Bucia, Buć głową, strzelenie piłki i zobaczmy, jest bramka na 1-1. Patryk Wójcik, zawodnikiem, który doprowadza nam do remisu w 71 minucie tego spotkania. Strzelenie tej piłki w pole karne, a Wójcik był tam, gdzie być powinien. No i zdobywa gola. Długa piłka do Piątka. Piątek przyjmuje piłkę, dogrywa do Kroka. Krok lewą stroną, dośrodkowanie. Strąca tutaj piłkę Koczela. Jednak Buć, dośrodkowanie. No i piłka trafiła w głowę Makowskiego, ale nie poszybowała w kierunku bramki, a obok niej. Raz jeszcze to widzimy. Rozszerza grę na lewą stronę. I jest teraz, piłka była pod nogami zespołu Stali i napomnieć indywidualnie Ruslan Kowtok tym zawodnikiem. I teraz wydaje się, że ponownie w wyniku zmiany przeprowadzonej przez zespół gości
teraz zmienił pozycję na no i zobaczmy, ależ sytuacja! Mamy bramkę dla drużyny gospodarzy w 89, a właściwie w 90 minucie czekali na podniesienie chorągiewki. Podopieczni trenera Koraba przyspali przy tym zagraniu, jakby nieco uśpieni, jakby czekali na to, by coś tutaj zareagował sędzia, a z najbliższej odległości Bartosz Szymański kieruje piłkę do siatki Arkadiusza Słysza. No i mamy potwierdzenie właśnie tej bramki, a my zobaczmy raz jeszcze dośrodkowanie tutaj. Zgubiona linia obrony, o ile jeszcze tą interwencję podchodzi na krótkie rozegranie Michał Daniel i jak zdecydują się rozegrać ten stały fragment gry z narożnika boiska goście z Łańcuta. Jednak bezpośrednie dośrodkowanie, przechodzi piłka gdzieś tam przez więcej jeszcze teraz pewnie będzie próba wstrzelenia gdzieś tej piłki w okolice pola karnego, a teraz chyba ręką tam pomagał sobie Jakub Więcek, a jednak zdecydował sędzia, że faulował Jakub Krok w tej sytuacji. No i będzie rzut wolny dla drużyny Stali. I łapie piłkę Kordziewicz. I jest gwizdek oznajmujący koniec dzisiejszego spotkania. Oraz Bartosz Szymański w doliczonym czasie gry. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wisła Wiśniowa, Stal Łańcut 2-1.